prezesa. Podczas nabożeństw ostatnimi czasy odbieram to bardzo często. Powiem coś o żółwiu morskim. W ogóle żółw morski jest stworzeniem, które bardzo dobrze porusza się w wodzie. Chciałbym, żebyśmy nie byli jak żółw morski, bo wiecie co, do tego mam od razu wykład, że w ogóle żółw morski porusza się w wodzie. Wyobraźcie sobie wodę jako teorię. Teoria. Woda to teoria. Żółw morski pływa tam bardzo świetnie. A gdy wychodzi na ląd, zaczyna się praktyka. Ląd to praktyka. Chciałbym, żebyśmy nie byli żółwiem morskim, który w teorii, w tej wodzie porusza się bardzo pięknie, bardzo zgrabnie, a gdy wychodzi na ląd, jest ociężały, ciężki i porusza się bardzo niezgrabnie. To jest ląd, to jest praktyka. Chciałbym, żebyśmy poruszali się sprawnie, zarówno i w teorii, i w praktyce. I amen. Amen. Słowo Boże mówi, żeby nie być obciążony z uwagi na obżarstwo, pilstwo i troskę o byt. Rozumiecie? Nie bądźcie obciążeni z uwagi na troskę. Na troskę. Obżarstwo, pilstwo, troskę o byt. Obciążenie to jest coś, co nas nie dotyczy. Ale możemy tak funkcjonować, jeżeli nasze oczy są skierowane w inną stronę. Praktyka, ona jest jakby miejscem kontaktu z rzeczywistością. Wiemy wszystko, ale praktykujmy te rzeczy. Wierzę, że Bóg do nas gdzieś to przypomina. Tadziu, proszę.